Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: „Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zaś rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych pozostałymi po spożywających napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”, mówi Jezus do swoich uczniów po cudownym rozmnożeniu chlebów. Wystarczy tak niewiele. 5 chlebów dla 5000 mężczyzn. Bóg z naszego niedostatku, który Mu ofiarujemy, potrafi uczynić wielki cud. Karmi dosyta, zaspokajając nasz każdy głód, i ten duchowy, jak i ten fizyczny. Bóg daje zawsze to, co dobre, pożywne. Nigdy nie daje byle czego, ale zawsze wyborne i najlepsze. Bóg daje zawsze w nadmiarze, ponieważ jest hojnym dawcą. Uczmy się postępowania od Jezusa. Dawajmy zawsze wszystko, co możemy. Dawajmy w nadmiarze, aby niedostatek nie stał się naszą zgubą. Dawajmy zawsze z wdzięcznością, radością i błogosławieństwem. Taki dar jest szczególnie miły Bogu i drugiemu człowiekowi. Nie pozwólmy, aby Boże dary się zmarnowały. Chrońmy je przed podeptaniem przez ludzi. Zbierajmy łaski i dary Boże do koszów naszych serc, aby nie utracić niczego z tego, co wyszło z rąk Bożych. 12 koszów pełnych ułomków uświadamia nam wielkość cudu, jaki dokonał się na naszych oczach. Często cuda Boga umykają nam podczas codziennej krzątaniny. Szczególnym momentem, kiedy możemy uświadomić sobie wielkość potęgi Boga, jest codzienny wieczorny rachunek sumienia, podczas którego powinniśmy pytać samych siebie nie tylko o grzechy popełnione minionego dnia, ale przede wszystkim o te łaski, których w tym dniu udzielił nam Bóg, pamiętając, że wszystko, co otrzymujemy z Jego ręki, jest łaską. Pokorne usposobienie człowieka nie szczędzi wdzięczności względem Boga i drugiego człowieka. Wręcz przeciwnie, nieustanne pochylanie się nad kawałkami chleba Bożej łaski i wkładanie ich do kosza własnego serca z wdzięcznością sprawia, że całe życie człowieka pokornego i skoncentrowanego na Bogu staje się Eucharystią, jednym wielkim dziękczynieniem. A to właśnie daje prawdziwe i trwałe szczęście.